Wasza Wysokość, drodzy przedstawiciele władz państwowych Królestwa Niderlandów i Rzeczpospolitej Polskiej, ekscelencje, panie ambasadorze, panie burmistrzu, szanowny panie profesorze, mówię tutaj o synu generała Stanisława Maczka, profesora Andrzeja Maczka. Szanowni przedstawiciele organizacji Polonii w Królestwie Niderlandów, generałowie, oficerowie, żołnierze, ale przede wszystkim szanowni weterani, nasi bohaterowie. On the 29 października 1944 roku, po dwóch dniach ciężkich bitew, pierwsza dywizja pancerna wyparła nazistów z kolejnego miasta. Tym razem była to Breda. Dla mieszkańców Bredy oznaczało to koniec wojny. I tak jak dzisiaj polskie flagi powiewały zaraz obok flagi Królestwa Niderlandów i można było słyszeć słowa: dziękujemy wam, Polacy. Kimże byli ci młodzi mężczyźni w mundurach z naszywką z napisem Polska? Byli oni często ranni, byli oni ubrudzeni smarem czy też ziemią, bardzo często musieli dzielić się żywnością z innymi, z tymi, którzy tu głodowali, ale dlaczego byli właśnie tu? Dlaczego w Bredzie, tak daleko od swojej ojczyzny? Dla nas, Polaków, wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Po 5 tygodniach obrony Polacy zostali przezwyciężeni przez zarówno nazistów, jak i ich sojuszników, czyli Sowietów, ale to był tylko początek naszej walki o wolność, ponieważ polskie państwo podziemne, największa organizacja podziemna w historii świata, przeciwstawiła się Niemcom podczas okupacji, a rząd na emigracji w Wielkiej Brytanii ustanowił bardzo bliską współpracę z sojusznikami i stworzył polską armię w Wielkiej Brytanii, skąd właśnie przybył generał Maczek. Setki tysięcy Polaków było zaangażowanych w wojnę partyzancką, w akcje sabotażowe i działania wywiadowcze przeciwko okupantom. Zapłaciliśmy naprawdę wysoką cenę za to. 6 milionów polskich obywateli, w tym 3 miliony osób pochodzenia żydowskiego, straciło życie. Zostali zamordowani w niemieckich obozach śmierci wybudowanych w naszym kraju w wyniku ludobójstwa, ale również z uwagi na niewolniczą pracę, głód i cierpienie. Ale mimo to nie poddaliśmy się. Mając na uwadze motto za naszą i waszą wolność, Polacy walczyli przede wszystkim przeciwko Niemcom wszędzie w Europie, od pierwszego do ostatniego dnia tej straszliwej wojny. Generał Maczek i jego żołnierze zdawali sobie sprawę z bezmiaru zła, któremu musieli stawić czoła, ale znali też wartość każdego życia ludzkiego, które starali się chronić. Generał Maczek zadecydował, aby wejść do miasta od wschodu, rozpoczynając bardzo zaskakującą i szybką ofensywę, nie mając w zasadzie żadnego wsparcia z powietrza i artylerii, ponieważ chciał oszczędzić tak dużo ludności cywilnej i tak dużo budynków, jak to tylko możliwe. Taka taktyka jednak była powiązana ze stratami. 151 żołnierzy pierwszej dywizji pancernej zginęło w bitwie o miasto Breda. Kilkuset było rannych. Wiele lat później
Żołnierze zostali spytani rzecz następującą. Przecież codziennie spoglądaliście śmierci głęboko w oczy, widzieliście, jak wasi przyjaciele giną i byliście tam w samym centrum wojny. Czy było warto? A oni zawsze odpowiadali, to była właściwa rzecz, którą należało zrobić. Chcieliśmy zakończyć to piekło. Ale to nie wszystko. Generał Maczek wspominał o cieple i niesamowitej gościnie Holendrów, która była bardzo dobra dla polskich żołnierzy. To było pewnego rodzaju światło, które rozjaśniało najciemniejsze chwile i momenty. Bez wtedy jeszcze znajomości języka holenderskiego i bez znajomości kultury i tych zwyczajów, i Polacy zostali powitani tutaj niezmiernie ciepło, przez co zapomnieli o tym wszystkim złym, co doświadczyli, czuli się tak, jakby byli we własnym kraju i otrzymali ogromne wsparcie, ale też zapłacili za to najwyższą cenę. Po wojnie wielu żołnierzy pierwszej dywizji pancernej znalazło swój nowy dom właśnie w Holandii. Znalazło tu bardzo dużo przyjaciół, nową miłość, założyli rodziny i cieszą się, że właśnie tutaj, przed urzędem miasta Bredy, mogę przypomnieć, że żołnierze pierwszej dywizji pancernej, jak i ich dowódca, otrzymali tytuł honorowych mieszkańców miasta. Generał Stanisław Maczek, który po wojnie otrzymał również honorowe obywatelstwo Królestwa Niderlandów, ma tutaj ulicę, która jest nazwana jego imieniem, która krzyżuje się z ulicą, która się nazywa Polską Drogą. W przyszłym roku muzeum dedykowane generałowi ma zostać otwarte w Bredzie. Jednakże szczególnie istotnym i pięknym gestem była inna inicjatywa, która została podjęta przez mieszkańców Bredy. W latach 60. ustanowili polski cmentarz wojskowy w Bredzie. Tam też zostały pochowane szczątki żołnierzy polskich, które były rozprzestrzenione po całym mieście. Właśnie tutaj i tutaj wśród swoich żołnierzy spoczywa generał Stanisław Maczek. I tak jak polscy piloci i polscy spadochroniarze z oddziału generała Sosabowskiego, jak i jeńcy wojenni i wszyscy inni. Jest to unikalny cmentarz, który jest unikalną polską ziemią na ziemiach holenderskich. To każe nam przypomnieć o cenie naszej wolności, ale ponadto wypełnia nas to ogromną nadzieją. Nadzieją, że ofiara złożona przez tych bohaterów będzie fundamentem nowej Europy. Europy, w której wolne narody będą żyły w duchu przyjaźni, pokoju, szanując się wzajemnie, znając swoją historię, będąc tego świadomym, ale jednocześnie budując wspólną, dobrą przyszłość. Teraz chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Bredy za wszystko, co zrobiliście dla naszych polskich żołnierzy w przeszłości i również po wojnie. I chciałbym podziękować Waszej Królewskiej Mości i mieszkańcom Bredy za ten wspaniały dzień i naprawdę za te wspaniałe obchody. Cześć poległym, niech pamięć o wyzwolicielach Bredy była wieczna.